Hej! Witajcie kochani na kanale Para Kulinarni. Dzisiaj zabierzemy Was w podróż na piękne Bali, bo właśnie tam spróbowaliśmy tego burgera. Tak, będzie to burger wegetariański, bo na Bali jest bardzo dużo knajp wegetariańskich, a nawet jak nie stricte knajp, no to w każdym menu, w każdej knajpie znajdą się na pewno pozycje właśnie wege. I zainspirowani podróżą postanowiliśmy stworzyć dla Was burgera. Otworzyć burgera z boczniakiem w panko. Zapraszamy do oglądania. Do przygotowania naszych burgerów z boczniaków będziemy potrzebować oczywiście boczniaki. Najlepiej właśnie takie płaskie, które będzie łatwo nam panierować. Zapanierujemy je w jajku. Tutaj mamy mąkę, krupczatkę, panko. My robimy akurat dwie porcje, dlatego mamy dwie bułeczki, dwa plastry sera, dwa plasterki sałaty. Zrobimy do tego kolesław, ale kolesław z czerwonej kapusty, więc mamy odrobinę czerwonej kapusty, marchewkę, szalotkę jedną. Sos zrobimy na bazie majonezu. Tutaj mamy łyżkę octu winnego, łyżkę miodu, odrobinę cytryny, sól, pieprz. A dodatkowo jeszcze do burgera będzie sos z sriracha, czyli mamy sriracha, też majonez użyjemy i odrobinę soku z limonki. Zaczniemy od zrobienia sosu do naszego burgera. Tutaj mamy łyżeczkę sriracha i dodajemy sobie, w zależności od tego jak ostro robicie, ja tutaj dodam dwie łyżki majonezu oraz wcisnę ćwiartkę limonki. Wszystko dokładnie mieszamy. Teraz robimy sos do kolesława, czy też coleslaw. Dodajemy tutaj odrobinę świeżo mielonego pieprzu. Do tej reszty majonezu, którą tak. Nam została. Mamy tu około dwóch łyżek. Łyżeczkę miodu. Łyżeczkę octu jabłkowego. Oraz sok z cytryny. Nie za dużo. Wszystko mieszamy. My robimy porcję tylko dla dwóch osób, więc użyjemy sobie taką 1/4 małej główki kapusty czerwonej, którą sobie cienko szatkujemy. Do kapusty teraz tarkowujemy odrobinę marchewki, proporcjonalnie do ilości naszej kapusty. Myślę, że tyle będzie odpowiednio. Z racji, że mamy małą porcję kapusty, dodajemy również pół szalotki takiej małej. Musimy ją sobie drobno pokroić troszeczkę. Szalotka wylądowała już w naszej misce. Teraz dodajemy sól. Sól dodaliśmy bezpośrednio do warzyw, aby je zmiękczyć i żeby trochę puściły soki. Ugniatamy je przez chwilę ręką. Wtedy nasza kapusta nie będzie taka twarda. Pozostało już tylko połączyć sos z warzywami. Trochę nawet za dużo mamy tylko sosu. I niech to wszystko się wspólnie przegryzie ze sobą. Musimy sobie roztrzepać jedno jajko do panierki. Dodajemy trochę soli, pieprzu, najlepiej świeżo mielonego, oraz takie dwie szczypty papryki słodkiej. No i mieszamy. W międzyczasie przygotujemy też sobie już bułeczki, wrzucimy je do piekarnika, żeby nam się podgrzały. Dolną warstwę, spód, smaruję masłem, o którym wcześniej nie wspomnieliśmy, ale chcemy, żeby te bułeczki właśnie nabrały takiego maślanego trochę smaczku. Jak macie ochotę zrobić sobie sami bułki do burgeru, to odsyłamy do przepisu, który jest na naszym kanale. A na górne części kładziemy po plastrze sera cheddar. Wkładamy do piekarnika na chwilę bułeczki i w tym czasie usmażymy nasze boczniaki. Teraz przygotowujemy boczniaki. Najpierw je obtaczamy w mące, następnie wkładamy je do jajka z przyprawami. Czekamy, żeby trochę obciekło. I na koniec obtaczamy w panko. Wrzucamy na rozgrzany olej. Tak zarumienione grzyby wykładamy na papier, znaczy raczej talerz wyłożony papierem, żeby trochę odsączyć je z tłuszczu. Wszystko mamy już gotowe. Wyjmujemy sobie bułeczki. Jak widzicie, serek już jest też fajnie rozpuszczony.
I tak, na dno bułki, dno bułki smarujemy naszym sosem mayo chili. Dolną część bułki. Dolną część bułki smarujemy naszym sosem sriracha mayo. Na to ląduje sałata. Następnie, jak macie dużego boczniaka, to teraz kapusta. I na ser również odrobinę sosu. No i tak przykrywamy naszego burgera. Super się prezentuje. I tak prezentują się te burgery właśnie z boczniakiem. No prawie jak na Bali, nie? Tak, prawie tak samo. Nie możemy podróżować teraz, bo Bali jest zamknięte, więc sobie zrobiliśmy sami taką podróż i Was też również do tego zachęcamy. Dobra, próbujemy. Powiem Wam. Mega crispy. Tak. Pierwsze moje wrażenie, jak jadłem wtedy tego burgera, jak i teraz, że ten boczniak bardzo fajnie odwzorowuje jakby kurczaka. Tak, takiego mięciutkiego kurczaka, właśnie Alaska KFC, jak dodacie jeszcze ostrzejszych przypraw, to naprawdę bardzo przypomina. Taki Alaska KFC. Delikatniejszy w konsystencji. Tak. Bardziej taki rozpływający się. No, bardzo fajnie się komponuje z resztą składników. No i powiem Wam, że w sumie teraz tak pomyślałam, że przecież mamy też akurat sezon grzybobrania, więc można się wybrać na kanie. Wtedy zrobić dużą bułkę, dużą kanię i spróbować też ją zapanierować w panko, nie? Tak, zazwyczaj robimy kanię. Schabowego. Jak schabowego, czyli jajko, bułka tarta, a można właśnie też zrobić taką bardziej crispy z panko. Bardzo fajny pomysł. Także dzięki Wam za uwagę. Mam nadzieję, że zrobicie sobie takiego burgera w domu. Dajcie znać, czy chcecie więcej wege burgerów. Jeżeli lubicie właśnie takie wege burgery, no to koniecznie wejdźcie w nasz przepis i przygotujcie sobie burgera z batata i kaszy jaglanej, bo jest petardą. My go jemy bardzo często. Tak. No, bardzo często go odtwarzamy i wszyscy chyba nasi znajomi, nasza rodzina go lubią. Tak. Także dzięki Wam. Pamiętajcie, wpadajcie na nasze social media, na Instagrama głównie, bo tam wrzucamy głównie informacje o tym, że pojawiły się nowe przepisy na naszym kanale. No i komentujcie koniecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa! Pa!